za nieco ponad 2 tygodnie, żeby zaparkować na Wildzie i Łazarzu, oprócz szczęścia, potrzebne będą także pieniądze. 1 lutego zacznie tam działać strefa płatnego parkowania. Zdania mieszkańców na temat tego, czy rozwiąże ona odwieczny problem z parkowaniem, są podzielone. Bo się kręcą bez przerwy. Kręcą się z innych tych miejscowości i nie można w ogóle nigdzie zaparkować. Widzi wszędzie, pani, w ogóle to nie ma ulic, są parkingi. A tam stoimy, tu szukamy, a kościele już jest msza. Z uwagi na to, że wiem, jak tutaj się poruszać, także problem parkowania pozostanie nadal. No chyba, że ceny rozwiążą takie coś jak na Starym Mieście, że w tej chwili troszeczkę lepiej się tam parkuje, nie? Niezależnie od zdania mieszkańców, strefa i tak ruszy. Na Wildzie i Łazarzu stanęły już parkomaty. Pogoda niestety nie pozwala nam prowadzić takich prac towarzyszących wdrażaniu strefy, czyli zmieniać organizację ruchu. Nie możemy malować oznakowania poziomego i te prace przekładamy na czas, kiedy będzie lepsza pogoda, ale cały czas montowane są znaki pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki, stojaki rowerowe. Przygotowuje się ZDM, przygotowują się też mieszkańcy, którzy starają się wyrobić identyfikatory umożliwiające im parkowanie na preferencyjnych warunkach. A to nie należy do najłatwiejszych zadań. W kolejce do kasy strefy płatnego parkowania przy ulicy Pułaskiego dzisiaj trzeba było uzbroić się w cierpliwość. Ja czekam 15 minut. No z tego, co tutaj państwo w kolejce mówią, no to gdzieś godzinkę takie czekanie, wiem, jeszcze czeka, czy coś około tego powoli idzie. Taka sytuacja powtarza się zresztą od kilku dni, o czym informują nas widzowie. Aby kupić identyfikator mieszkańca dzielnicy, trzeba czekać w kolejce na Pułaskiego. Mój szwagier czekał wczoraj 3 godziny na dworze, bo działały tylko 2 okienka. ZDM zachęca, żeby, kto ma taką możliwość, zamiast do punktu przy ulicy Pułaskiego, wybrał się do siedziby poznańskich drogowców na Wilczak. Od wczoraj jest tutaj również uruchomiona 2. kasa. Przymierzamy się też do tego, aby uruchomić tu nawet 3. kasę, więc nie ma potrzeby, aby wszyscy przyjeżdżali na Pułaskiego. Zapraszamy na Wilczak. Kupno identyfikatora mieszkańca jest możliwe tylko w punktach stacjonarnych i to przy dostarczeniu pliku dokumentów. Póki co ZDM nie przewiduje możliwości załatwienia tego przez internet. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.